chciałbym, że to, co dążę od dłuższego czasu, chciałbym, żeby ta atmosfera, którą tutaj dyrektor biura podniósł na taki poziom bardzo, bardzo mocno oficjalny, żebyśmy spróbowali chociaż na chwilę, na te kilka godzin spotkać się, razem porozmawiać jako przyjaciele, jako partnerzy społeczni i gospodarczy, gdyż taki jest też nasz cel. Tak? My chcemy w pewien sposób jako biznes funkcjonować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sami funkcjonować i dlatego grono naszych przyjaciół musi się powiększać. No więc w związku z tym, jak to między przyjaciółmi, może dzięki temu ta nasza dyskusja też będzie bardziej bezpośrednia i dojdziemy do szybszego porozumienia albo jego braku w niektórych miejscach, kiedy będziemy mieli większy luz wypowiadania. Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 lat, to jest bardzo pozytywna informacja, ale stąd też nasze oczekiwanie na to, co będzie, taka tęsknota do tego, żeby było lepiej, ma podstawy. Po ocenie formacji 1383 projekcje, ja takich parę cyfr, niektóre slajdy przelecimy, bo tej statystyki no za dużo, to się i tak przecież nie zapamięta. Ta prezentacja będzie na naszej stronie lubuskie.pl, również na stronie Organizacji Pracodawców do pobrania. Zawsze mówię tak na skróty. To są w ocenie formalnej, ale tak naprawdę 1700 wniosków Państwo napisaliście, pracodawcy, samorządy. Wybraliśmy do dofinansowania 700. 718, to się zmienia, jest coraz więcej jest ocenianych, podpisanych umów 612. Idziemy dalej, tak szybciutko, żeby nie... O właśnie, to jest ciekawe, żeby pokazać, jak sobie Lubuskie radzi na tle innych regionów w Polsce. Jeszcze w 2008 roku 10 miejsce, grudzień 2008, już byliśmy na pierwszym miejscu pod względem wdrażania regionalnego programu, czyli kontraktacji, certyfikacji, czyli rozliczania tego, ile tych faktycznie środków jest na rynku. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zaproszenie owszem trafiło do pani minister Wilkowskiej, która niestety nie mogła dzisiaj w spotkaniu uczestniczyć, ale prosiła, żebym Państwa gorąco pozdrowił, co jej się czynię serdecznie. Pozdrawiam Państwa w imieniu pani minister Elżbiety Bielkowskiej. Cieszę się, że mogę z Państwem się spotkać i krótko przedstawić założenia nowego dokumentu, który nie tak dawno, bo w lipcu bieżącego roku został przyjęty przez Radę Ministrów, czyli przedstawić Państwu Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, która jest swoistego rodzaju konstytucją dla rozwoju regionalnego. Mam nadzieję, że także w tym kontekście pojawiamy się tutaj dzisiaj i próbujemy dyskutować na temat nowego programu, który ma sprzyjać rozwojowi Polski Zachodniej. Pani Marszałek. Dzisiaj wysoki urzędnik Komisji Europejskiej, ale to, co powiedziała w podsumowaniu tej naszej bardzo ciekawej dyskusji, to właśnie to zdanie, że macie Państwo pomysł na swoje województwo, a to jest 90% sukcesu. Wtedy po raz pierwszy dało się słyszeć takie spójne nasze wystąpienia, przemyślenia i bardzo zdecydowanie wyartykułowane poglądy dotyczące tego, co dla nas ważne i jak powinniśmy postępować, by próbować te wspólne cele osiągnąć. Zwracaliśmy uwagę na to, że powinno się nieco inaczej spojrzeć na Lubuskie, Polskę Zachodnią, wymieniając przy tym szereg przyczyn takiego stanu rzeczy. Może oczywiście pewna logika jest w tych slajdach, że wówczas dyskutowaliśmy o kształcie tego projektu Krajowej Strategii, krytykowaliśmy podział na 3 typy ośrodków miejskich. Wydawało nam się, że wątpliwa jest ta idea polaryzacyjna, dyfuzyjna, wymagająca doprecyzowania. Mówiliśmy o tym, że nie można zdecydować się na wspieranie innowacji tylko w tych ośrodkach metropolitalnych i że zbyt mało właśnie tej strategii poświęcono uwagi obszarom pogranicza zachodniego, jak również, że status miast wojewódzkich powinien być zrównany. To było wtedy w projekcie mało wyraźnie wyartykułowane. Udało nam się, żeby nie mówić o szczegółach, zmienić ten stan rzeczy w ten sposób, że w obecnym kształcie tego dokumentu większość naszych postulatów, myślę, że względnie satysfakcjonujący sposób dla nas zostało zrealizowane. Proszę zaparafować, wymienimy się wszystkim, natomiast żeby nie robić problemu, podpiszemy po prostu każdy w jednym egzemplarzu. Jeszcze chwila dla fotoreporterów.